Gotycko-renesansowy zespół Przedbramia w Gdańsku to jedno z najbardziej ponurych miejsc w mieście. Niegdyś Przedbramie było częścią miejskich fortyfikacji. Mogliśmy przez nie wjechać do Gdańska od zachodu. W XVI wieku obiekt zmienił przeznaczenie. Stał się wieżą więzienną i katownią. Tutaj na osądzenie czekali przestępcy. Swoje ostatnie chwile spędzali tu też skazani na śmierć. Na 3 dni przed wykonaniem wyroku skazańca zawsze odwiedzał ksiądz, niosący mu ostatnie pocieszenie. Żadne miejskie więzienie nie mogło obyć się bez kata. To on był najważniejszą osobą spośród więziennego personelu. Kat przychodził tylko do katowni w celu torturowania osób podejrzanych o to, że składają fałszywe zeznania albo dokonały bardzo drastycznych przestępstw. Natomiast tutaj kat nie mieszkał. Miał do pomocy 4 pachołków. Również nadzór więzienny tutaj nie mieszkał. Tutaj w Gdańsku kat nie używał topora, używał miecza do ścięcia i nie używał też pińka katowskiego. Wyroki śmierci wykonywano tutaj niedaleko, tuż za północną ścianą wieży więziennej. To w przypadku zwykłych obywateli, a w przypadku osób uprzywilejowanych na długim targu. Zabójstwo, rozbój na drodze, kradzież koni, gwałt, cudzołóstwo, bigamia czy sodomia. W zależności od rodzaju przestępstwa i tego, kto się go dopuścił, w Gdańsku stosowano 4 rodzaje kary śmierci. Ścięcie mieczem, powieszenie, łamanie kołem lub spalenie na stosie. Lżejsze przestępstwa karano chłostą, wystawieniem pod pręgierzem lub napiętnowaniem przestępcy. Kat wykonywał postanowienia sądu. Mógł wykonać rozciąganie kończyn górnych lub dolnych, ale to w przypadku bardzo niebezpiecznych przestępców. Lub też mógł zastosować hiszpańskie buty, czyli ściskaniem kończyn dolnych stóp czy nóg za pomocą 2 deszczułek drewnianych skręcanych śrubą. Dziś nie wiemy dokładnie, co jedli więźniowie, a co personel więzienny. Archeolodzy i naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego przebadali szczątki roślin i resztki pożywienia, jakie spożywali przybywający w niej ludzie. W ówczesnym jadłospisie dominowała kasza gryczana, zupa z rzepy, owsianka oraz owsiane placki. W menu znajdowały się jednak także kosztowne przyprawy. Czarny pieprz, ziele angielskie, a także pozostałości po owocach, jak jabłka, gruszki, śliwy, a także po egzotycznych owocach, jak winogrona i figi. Wydaje się, że osoby, które nadzorowały więzienie, szczególnie w tym ostatnim okresie i prawdopodobnie należały do garnizonu wojskowego. Wieża więzienna i katownia to dzisiaj gratka dla badaczy przeszłości. Dla poszukiwaczy muzealnych tajemnic interesujące mogą być nawet drzwi. Po zdjęciu grubych warstw przemalowań, które pokrywały powierzchnię tych drzwi, pokazały się relikty jakichś dawnych, pierwotnych wymalowań. Autorzy prac konserwatorskich przypuszczali, że jest to wizerunek śmierci. To jest zdjęcie w promieniach UV i prawdopodobnie ten cień został wzięty za jakąś twarz, jak mówiłam, za twarz śmierci, a to za kosę. Ale po analizie kształtów i tutaj takiego wyraźnego obramienia ornamentalnego tej tarczy, no, doszłam do wniosku, że to niewątpliwie był herb Gdańska i tutaj jest taka częściowa rekonstrukcja. Ściany cel w wieżach więziennych pokryte są tajemniczymi inskrypcjami. To pamiątki po przebywających w nich więźniach. I te drzwi, które kiedyś były drzwiami do celi, moim zdaniem są najciekawsze. W ogóle one są prawdopodobnie jeszcze średniowieczne. Ich konstrukcja się różni od innych w tym obiekcie. Całe imiona i nazwiska. Tutaj jest Greger, tutaj jest 1603, a tutaj jest imię i nazwisko również. Bartolomeusz Riebe. Anno 1617. I jak się przyjrzymy całej powierzchni, gmerków jest tutaj bardzo dużo. Jednego z więźniów katowni udało się zidentyfikować. Pozostawiony przez niego podpis można oglądać w sali, w której dziś znajduje się ekspozycja Muzeum Bursztynu. Hans Krumbek był żołnierzem garnizonu miejskiego. Trwała wojna polsko-szwedzka. W czasie pełnienia służby potwornie zmęczony zasnął. Śpiącego żołnierza zastał patrol. Historycy odnaleźli sprawę sądową tego żołnierza, który został tutaj rozstrzelany. Na podstawie tych informacji nagraliśmy film, który można oglądać u nas w muzeum. Wstawaj! Wstawaj, kurczę! Wstawaj! Wstawaj, jak rzekłem, nie! Na służbie sobie śpimy, tak? Nie spałem. Jak nie spałeś? Wszystko widzieliśmy. Przecie było widać! Nie spałem! Spałeś. Nie spałem! Małeś, pójdzie z nami! Jak posiedzisz, to się obudzisz!
Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Ja nie spałem! Odwiedźcie katownię i wieżę więzienną. Poznajcie cele i narzędzia tortur. Odwiedźcie Muzeum Bursztynu, które dziś mieści się w dawnym zespole przedbramia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie muzeum oraz na Facebooku.